Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym na spotkaniu, w którym celem będzie przedstawienie Państwu nowej perspektywy w ogólnym zarysie naszego programu regionalnego. Szanowni Państwo, nazywam się Monika Danelska, jestem pracownikiem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w naszym Urzędzie Marszałkowskim. Jestem również pracownikiem Departamentu Programu Regionalnego. W związku z czym dzisiaj to ja przeprowadzę z Państwem to spotkanie. Mam tą przyjemność. Miło mi Państwa jeszcze raz powitać. Dziękuję za tak szeroki odzew dotyczący naszego webinaru. Szanowni Państwo, zanim udostępnię tutaj naszą prezentację, która oczywiście będzie dostępna po naszym spotkaniu, chciałam to jeszcze Państwu powiedzieć, że oczywiście spotkanie ma charakter ogólny. Przedstawiamy Państwu ogólne informacje. Jeżeli Państwo będą potrzebowali w późniejszym terminie jakichś informacji szczegółowszych, oczywiście zachęcamy do takiego kontaktu z nami, nie ma najmniejszego problemu. Dzisiaj Państwu naświetlimy, jak sytuacja wygląda z przyszłą perspektywą, bo wszyscy na nią czekamy. Także pozwolą Państwo, że w tej chwili już po tym wstępnej prezentacji pozwolę sobie udostępnić prezentację dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że Państwo już są w stanie widzieć. Już momencik. Drobny problem techniczny, już momencik. Myślę, że już w tej chwili prezentacja jest dla Państwa dostępna. Szanowni Państwo, w ramach przesłanej Państwu agendy dzisiejszego spotkania, pierwszej części pozwolę sobie Państwu tutaj króciutko przedstawić działanie naszego punktu informacyjnego, żeby Państwo wiedzieli, gdzie i do kogo mogą Państwo się z pytaniami zgłaszać, jeżeli chodzi o przyszłą perspektywę funduszy europejskich, a w drugiej części właśnie pozwolę sobie Państwu przedstawić informacje dotyczące przyszłej perspektywy. Zatem, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o źródła o funduszach europejskich, jakie możemy znaleźć, które są wiarygodne dla Państwa jako przyszłych beneficjentów, to na pewno są to punkty informacyjne funduszy europejskich w ramach sieci, gdzie wtedy punktów informacyjnych jest bardzo dużo rozsianych w ramach całej Polski. Również one są w naszym województwie. Następnie jest to portal funduszy europejskich, jest to zbiorcza tak naprawdę strona, w ramach której mogą Państwo pozyskać wszelkie obowiązujące informacje dotyczące naborów, programów oraz wytycznych, które wiążą się właśnie z aplikowaniem. Jeżeli chodzi o tak zwaną podstronę, czy podstronę, jeżeli chodzi o programy regionalne czy krajowe, to również takową dysponuje nasz program, jeszcze w tej chwili nazywający się jako Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Obowiązywał on w latach 2014-2020. W tej chwili będzie to nowa nazwa programu. My jeszcze w tej chwili cały czas poruszamy się po tej starej stronie. W jaki sposób ona zostanie zmieniona, to jeszcze w tej chwili takiej informacji nie mamy, ale gdyby Państwo szukali informacji, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google WRPO i wtedy pojawi się Państwu strona związana z naszym programem regionalnym, bądź ogólne informacje już szczegółowe, tak jak powiedziałam wcześniej, ogólny portal funduszy europejskich, czyli www.funduszeeuropejskie.gov.pl. I oczywiście wszelkie instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające programy unijne, które przygotowują chociażby w ramach komitetów monitorujących wszelkie kryteria, wszelkie zasady dotyczące naboru wniosków. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam, w ramach całej sieci mamy rozsianych po całym kraju wiele punktów informacyjnych i również to jest w naszym województwie. I jak Państwo są uprzejmi zobaczyć, nasze punkty lokalne są w Pile, Poznaniu, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Wszystkie punkty oczywiście dostarczają Państwu tej samej garści informacji, nawet nie garści, tylko wszelkie informacje związane z funduszami europejskimi, które tutaj reprezentujemy. Czy to programy krajowe, czy programy regionalne, to te informacje są Państwu na bieżąco przekazywane, także mogą Państwo się skontaktować z każdym z nich i ta informacja będzie tożsama, gdyby Państwo się kontaktowali z punktem głównym tutaj naszym Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj podaję Państwu informacje już takie teleadresowe, one są również dostępne na naszej stronie WRPO. Gdyby Państwo potrzebowali później, to również w zakładce punkty informacyjne te informacje Państwo znajdziecie.
Jeżeli chodzi o nasze zadania, Szanowni Państwo, związane z wprowadzeniem naszej sieci, no to jest na przykład udzielanie informacji o programach, w ramach których wdrażane są właśnie środki Unii Europejskiej, udzielanie informacji na etapie przygotowania, Szanowni Państwo, wniosków, projektów, realizacji, rozliczenia wniosków. Czyli tak naprawdę my Państwa prowadzimy do momentu tak naprawdę Państwa aplikowania. Wskazujemy, przekazujemy informacje, odpowiadamy na pytania, które dotyczą już dokumentacji konkursowej. Nierzadko kontaktujemy się z działami, które już później Państwa wnioski oceniają, które już oceniają Państwa i części merytoryczne, i części formalne. Także tutaj to się dzieje oczywiście za naszym pośrednictwem. Jeżeli tutaj Państwo potrzebują tego wsparcia na bieżąco, to dokonuje się to również w postaci e-mailowej, więc jest to bardziej wygodne dla nas, wtedy możemy z Państwem się kontaktować już łącznie po otrzymaniu odpowiedzi od danego wydziału. Także tutaj zachęcam do tego kontaktu, nie jesteście Państwo absolutnie sami na etapie aplikowania. Jak najbardziej tutaj mogą Państwo wtedy tą wiedzę potrzebną do wypełnienia wniosków, które są w tej chwili już przez generator przygotowywane, tą wiedzę można u nas w ten sposób uzyskiwać. Również informujemy i realizujemy informacje dla Państwa o tych projektach, które są w trakcie realizacji bądź już są zrealizowane i potrzebujecie Państwa ich informacji o nich, również jest to możliwe. Upowszechniamy informacje o dostępnych projektach, chociażby poprzez wskazywanie Państwu tzw. mapy dotacji. Również organizujemy spotkania informacyjne, szkoleniowe, takie jak chociażby dzisiaj. Dodatkowo organizujemy mobilne punkty informacyjne, czyli na przykład w konkretnych mniejszych miejscowościach czy gminach. Również jesteśmy z Państwem w takim kontakcie, że do Państwa przyjeżdżamy po prostu do takiego urzędu. Wcześniej Państwo macie informacje na stronie danego urzędu, że takie spotkanie się odbędzie całodniowe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wtedy jak najbardziej zapraszamy do kontaktu z nami. Również dystrybuujemy materiały informacyjne. Jest to troszeczkę teraz oczywiście utrudnione z uwagi na to, że tak naprawdę jest okres covidowy i ze względów bezpieczeństwa nie prowadzimy takiej dystrybucji, ale mamy nadzieję, że wkrótce to się zmieni i będziemy tutaj Państwu mogli ewentualne potrzebne broszury czy materiały przekazywać. Oprócz tego tutaj, Szanowni Państwo, że my udzielamy tych informacji, jeszcze może istotna kwestia jest taka, że dopowiem, tak naprawdę, Szanowni Państwo, informacje przekazujemy Państwu w dni od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30, natomiast poniedziałki troszkę dłużej, do godziny 18.00, mogą Państwo do nas tutaj podejść, nie trzeba się absolutnie umawiać. Wtedy Państwo przychodzicie, z pewnym pomysłem, który Państwo gdzieś tam macie w swojej głowie, z informacjami na przykład dotyczącymi kosztów kwalifikowanych, jakiegoś pomysłu, projektu, jakiejś swojej wizji. Wtedy my Państwu próbujemy w jakiś sposób uporządkować tą wiedzę, wskazać możliwe jakieś warunki dofinansowań, skierujemy Państwa do właściwych instytucji. Tak wygląda nasza pomoc na co dzień, także zachęcamy do kontaktu bezpośredniego, e-mailowego oraz telefonicznego. To jest również możliwe. Jeżeli tutaj Państwo są zainteresowani, w każdej chwili można do nas podejść, nie ma potrzeby absolutnie umawiania się. Również swoje informacje dotyczące funduszy europejskich propagujemy na naszej stronie, jak Państwo widzą na Twitterze. Zachęcamy również do bieżącego monitorowania. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, postaram się w tak dość krótkim czasie, którym dysponujemy, przedstawić Państwu prezentację, która, tak jak powiedziałam wcześniej, jest dostępna na naszej stronie internetowej pod informacją dotyczącą zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania w tej części dotyczącej właśnie zapytań, to bardzo bym prosiła o przekazywanie ich w wersji Q&A. Jeżeli będę w stanie na te pytania odpowiedzieć, to oczywiście to chętnie uczynię. Jeżeli nie, to na pewno Państwu prześlemy odpowiedzi na zapytania na wskazane adresy mailowe. Również taką formułę tutaj przeprowadzamy. A jeżeli jakieś pytania pojawią się oczywiście w terminie późniejszym, to również zachęcam do kontaktu z nami, tak jak powiedziałam wcześniej, w tych różnych wersjach telefonicznej, mailowej czy bezpośrednio już w wybranym dla Państwa terminie. Pozostałe pytania, tak powiedziałam wcześniej, prosimy kierować właśnie również do punktów naszych tutaj lokalnych. Też jest to możliwe, one również są na bieżąco ze wszelkimi informacjami. A na koniec, Szanowni Państwo, tradycyjnie, jak to się na takich spotkaniach dzieje, bardzo proszę Państwa o wypełnienie ankiety informacyjnej, którą Państwo żeście uzyskali tak naprawdę, kiedy do Państwa wysyłałam informacje właśnie o tym spotkaniu dzisiejszym. Jest dla nas to, Szanowni Państwo, potrzebne z uwagi na to, że chociażby dzisiejsze spotkanie jest tutaj odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie, ponieważ na konferencję, która wcześniej miała miejsce o tej tematyce, nie wszyscy z Państwa mogli uczestniczyć i Państwo chcecie jakieś informacje przypomnieć, pozyskać, to właśnie reagujemy na takie Państwa zapotrzebowanie, o którym można wpisać, poinformować o tej ankiecie. Stąd ta ankieta jest takim źródłem informacji, jakich aktualnie Państwo szkoleń, informacji na bieżąco potrzebujecie. I stąd ta prośba, aby po tym dzisiejszym spotkaniu Państwo byli uprzejmi ją do nas wysłać. Dziękuję serdecznie z góry. Szanowni Państwo,
No cóż, zaczynamy tą tematykę, która najbardziej wszystkich nas interesuje, jeżeli chodzi o fundusze europejskie dla Wielkopolski w latach 2021-2027. Jak Państwo wiecie, mamy pewne opóźnienia, troszeczkę tutaj te negocjacje nam się opóźniają, to wynika ze złożonych rozmów z Unią Europejską. I mamy nadzieję, że to wszystko w miarę możliwości wkrótce się zakończy, ponieważ no, my jesteśmy tutaj zwarci i gotowi, ale potrzebujemy do tego, aby konkursy uruchomić, informacji konkretnych, szczegółowych, które później komitet monitorujący w postaci kryteriów jest w stanie tutaj, że tak powiem, przygotować nam do konkretnych już naborów. No, a to się zadzieje, kiedy już Unia Europejska zatwierdzi, jakie programy regionalne, takie programy krajowe. I szanowni Państwo, tutaj chciałabym też tak króciutko oczywiście poinformować, że w ramach programów krajowych będą takie programy jak na przykład FENIX, czyli Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, który właśnie będzie tutaj, że tak powiem, przyczyni się do gospodarki niskoemisyjnej, przeciwdziała tutaj no, niekorzystnym zmianom adaptacji klimatu, również będzie wspierał inwestycje chociażby transportowe, czy na ochronę zdrowia, również dziedzictwo kulturowe. Również będzie tutaj kontynuatorem dzisiejszego POIR-u, tak zwany Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki, FENG. Jest to program, który jest kontynuacją właśnie dwóch wcześniejszych programów i on tym się wspierał, właściwie opierał na wsparciu tak zwanej, że tak powiem tutaj, działalności badawczo-rozwojowej, szeroko pojętej dla przedsiębiorców, uczelni, czy też wprost konsorcjów. Bardzo duży program, który też cieszył się, oczywiście poprzedni, bardzo dużym powodzeniem wśród Państwa. Również Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego, jest to tutaj następca obecnego programu, który wiąże się z polityką społeczną. Będzie nazywał się FERS i oczywiście będzie tutaj ewentualnie mówił o pracy, zdrowiu, dostępności, edukacji również, także bardzo szeroki program. Również cieszył się powodzeniem w tym wymiarze, szczególnie dla podmiotów ekonomii społecznej, czy dla NGO-sów właśnie w obecnej, już mijającej perspektywie. No i oczywiście, Szanowni Państwo, bardzo ważny w tej perspektywie, tu się nacisk na cyfryzację kładzie Unia Europejska, program FERC, czyli Fundusz Europejski dla Rozwoju Cyfrowego. Tutaj będzie wsparcie tak naprawdę dla internetu szerokopasmowego, stopniu zaawansowanych e-usług, tak naprawdę rozwoju gospodarki opartej na danych wykorzystujących najnowsze technologie. Również oczywiście wsparcie dla Polski Wschodniej, która w tej perspektywie miała miejsce i pomoc techniczna, to już jakby Państwa mnie interesuje ta kwestia, więc pozwolę sobie tutaj nie rozwijać już tego motywu. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nowy program regionalny, bo 1/16 właśnie będzie również nasz program, to w oparciu o tak ogólne zarządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, czy polityki bardziej powinnam powiedzieć, powstał nasz program regionalny, który będzie nazywał się w przyszłości nie WRPO, do którego przywykliśmy, Szanowni Państwo, a FIU. Chodziło o to tak naprawdę, żeby powiązać to nazewnictwo ze skojarzeniem przez Państwa tego, że te fundusze pochodzą właśnie z Unii Europejskiej, no i stąd ta nazwa nie WRPO, jak w poprzedniej perspektywie, jeszcze w tej chwili, która troszeczkę tutaj się, która jeszcze trwa, a FIU, która nawiązuje wprost bezpośrednio do nazwy dotyczącej funduszy europejskich i finansowania właśnie programu regionalnego. No i właśnie również ten nasz FIU, nasz przyszły program jest oparty o polityki europejskie, skoncentrowane tak naprawdę na Europejskim Zielonym Ładzie, Europejskiej Agendzie Cyfrowej, Szanowni Państwo, oraz na Europejskim Filaru Praw Socjalnych. Są to takie filary czy bazy, które nadają tempa pozostałym uwarunkowaniom, pozostałym celom, które są wprost już, czy będą ujęte wprost w naszym programie, w tej chwili on jest w projekcie, no i te polityki będą odzwierciedlały właśnie obecne dążenia Unii Europejskiej w tych agendach, które wcześniej wspomniałam. Szanowni Państwo, w ramach projektu, który jest w tej chwili rekomendowany i w ramach którego Państwo do 5 listopada możecie udzielać informacji w ramach konsultacji, jak Państwo widzą na mapce, nastąpił podział alokacji na regiony. Tak naprawdę obecny podział jest no, niestety mniej korzystny niż w poprzedniej perspektywie, bo jeżeli chodzi o przeliczenie na mieszkańca i obecna mapka to pokazuje, jest to kwota 480 euro na mieszkańca, no nie jest to kwota duża, Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę poprzedni okres dofinansowania. Tutaj oczywiście ma to znaczenie, że dojdą jeszcze inne programy, chociażby jak program transformacji
sprawiedliwej transformacji, czy chociażby Polski Wschodniej. Wtedy oczywiście tutaj w jakiś sposób to wsparcie zostanie zwiększone. No niemniej, mimo wszystko tutaj, jeżeli chodzi o nasz region, nie będzie to wsparcie takie jak w poprzedniej perspektywie. Na tym slajdzie mają Państwo tutaj możliwość zobaczyć, jak rozkłada się konkretne dofinansowanie do naszego regionu. Jak Państwo widzą, no jesteśmy de facto ostatni tak naprawdę, bo nie liczymy Mazowieckiego, jeżeli chodzi tutaj o stołeczne miasto Warszawę, które również, tak jak i my, jak i Wielkopolska, i Dolny Śląsk awansowało do, no, wyżej. Dolny Śląsk i Wielkopolskie dokładnie w tej chwili stało się obszarem przejściowym. Możemy z jednej strony się oczywiście cieszyć i być dumni z tego, że awansowaliśmy. To pokazuje tylko, że środki w starej perspektywie były dobrze wydatkowane, że Państwo tutaj żeście w sposób bardzo odpowiedzialny te środki realokowali, wykorzystywali w swoich przedsiębiorstwach czy samorządach. Bardzo nas to cieszy jako Wielkopolan, natomiast smuci fakt taki, że z tym oczywiście wiąże się pewna, że tak powiem, obowiązek większego wkładu, o czym później mówiłam, większego wkładu własnego. Jeżeli chodzi o alokację całościową, Szanowni Państwo, jak Państwo na tym slajdzie jesteście uprzejmi zobaczyć, całościowa kwota wsparcia w tej perspektywie jest to 1 670 869 290 euro. Jest to, Szanowni Państwo, niestety praktycznie o 2% budżetu mniej niż było to w poprzedniej perspektywie. Jeżeli chodzi o alokację na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, bo właśnie z tych dwóch funduszy to wsparcie pójdzie w ramach programu regionalnego, jest to 1 250 000, Europejski Fundusz Społeczny jest to 418 milionów, a wcześniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 250 000, przepraszam, bo tam się pomyliłam. W pierwszym rozdaniu około miesiąca stycznia ministerstwo przekazało środki 21 milionów euro dla programów regionalnych, z czego właśnie ten miliard euro został nam przydzielony. Około miesiąca czerwca dostaliśmy pozostałą pulę środków, no i całościowo ta kwota ponad 1 670 000 trafiła do naszego województwa, Szanowni Państwo. Również podział alokacji na regiony na tym diagramie mają tutaj Państwo po dodaniu właśnie Funduszu Naszej Sprawiedliwej Transformacji i Programu Polski Wschodniej. Nie zmieniła się nasza pozycja, Szanowni Państwo, jesteśmy nadal, że tak powiem, w końcówce tego dofinansowania. No niestety w tej chwili środki będą musiały być wydatkowane bardziej rozważnie, bardziej będą musiały być przemyślane. I to niestety spowoduje w jakiś sposób no, ograniczenia w tym dostępie do tych środków, bo no, niestety ten tort będzie musiał być tak krojony, aby starczyło na te wszystkie no, najważniejsze inwestycje, które i tak już pójdą, że tak powiem, bardziej w postaci dofinansowań zwrotnych. Dotacje będą tylko w niektórych obszarach możliwe do realizacji, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, i tutaj jeszcze jeden tak naprawdę diagram pokazujący właśnie wartość, jeżeli chodzi na jednego już mieszkańca, po dodaniu wszystkich informacji i wszystkich wartości już nominalnych, jak Państwo zauważają, to jest około 570 euro na mieszkańca, czyli ta wartość nie jest specjalnie zadowalająca, jeżeli chodzi tutaj o nasze ambicje regionalne. Na tym pokazie, Szanowni Państwo, macie możliwość zobaczyć, jak wygląda różnica w alokacji na programy regionalne między obydwoma perspektywami. Różnica polega na tym, że w obecnej perspektywie są jakby takie trzy rodzaje regionów. Regiony, które na czerwono są zaznaczone, to są regiony, które zyskały czy zyskają w tej perspektywie. Regiony na niebiesko zaznaczone to są te rejony, które niestety stracą. I w ramach tej mapki mogą Państwo zauważyć, że tak naprawdę są obszary, które zyskują i nominalnie, i procentowo. Są regiony, które zyskują procentowo, a tracą nominalnie. No i są takie regiony jak nasz, które niestety tracą i nominalnie, czyli finansowo, i również jeżeli chodzi o te procenty, o te wcześniej wspomniane przeze mnie 2%, niestety ujemne w budżecie, również tracimy procentowo, Szanowni Państwo. Także no, mapka jest bezwzględna i liczby niestety nie kłamią. Niestety ta perspektywa nie będzie zbyt łaskawa, co nie znaczy, Szanowni Państwo, że w ramach tej perspektywy nie powstaną w Wielkopolsce, bo ja w to głęboko wierzę, projekty bardzo dobre, przemyślane, strategiczne, które
pozwolą naszemu województwu jak najbardziej się rozwijać przy pomocy oczywiście państwa odpowiedzialnego i jak zawsze zresztą aplikowania. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam w nawiązaniu tutaj do tej dumy z tego, że awansowaliśmy z tych regionów słabiej rozwiniętych do regionów przejściowych, jak Dolny Śląsk i Wielkopolska, no tu właśnie wskazane jest wyraźnie, że dostaniemy dofinansowanie do 70% wsparcia. No niestety to będzie generowało ze sobą tutaj pewne przełożenie na beneficjentów naszego programu, gdzie wsparcie będzie musiało być wygenerowane po ich stronie 30%. No to w jaki sposób zrewiduje podejście państwa do aplikowania, no właśnie w jaki sposób uspójni, urealni te wszystkie państwa zamysły, co na pewno będzie miało duży plus, że te projekty będą jeszcze bardziej, że tak powiem, docelowo skoncentrowane na państwa potrzebach. Ale szanowni Państwo, jeżeli chodzi tutaj o pomoc dla przedsiębiorców, która w ramach pomocy regionalnej jak najbardziej miała miejsce i będzie również miała miejsce, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tej pomocy nie zmieni się, ono będzie nadal 25%, szanowni Państwo. Zmieni się natomiast dla miasta stołecznego Poznania i podregionu poznańskiego i tu właśnie od 1 stycznia przyszłego roku do 31 grudnia 2024 roku będzie to 20%, a nie 25%, a następnie od 1 stycznia 2025 do 2027 końcówki roku będzie to 15% wsparcia dla przedsiębiorców. Oczywiście nadal będzie zachowana możliwość zwiększenia tego poziomu pomocy regionalnej, jak to było obecnie, o 20%, jeżeli chodzi o intensywność dla małych przedsiębiorców i 10% dla intensywności dla średnich przedsiębiorstw. W związku z czym tutaj jesteśmy w stanie również Państwa premiować za projekty właśnie, które będą tutaj jak najbardziej wpisywały się w zapotrzebowania naszego regionu. I szanowni Państwo, kluczowe uwarunkowania programowe, które wynikają no właśnie z tych trzech, chociażby jak Europejski Zielony Ład, Europejska Agenda Cyfrowa czy Europejski Filar Społeczny, właśnie powstały tutaj kluczowe uwarunkowania, które no właśnie do tych, jak tutaj Państwo widzą, pięciu celi się składają i są to pierwszy taki sektor, bardziej inteligentna Europa, który skupi się tak naprawdę na sektorze badawczo-rozwojowym, cyfryzacji, innowacjach. To też się działo w tej perspektywie, ale gdzieś tam no, pan marszałek widzi potrzebę kontynuacji, bo państwa zapotrzebowanie jest szerokie. Bardzo tutaj państwo, że tak powiem, chcą nadal z tego projektu korzystać i to też w jaki sposób wykorzystujemy te możliwości, które Unia Europejska nam w tej materii daje i ten projekt również będzie przez nas nadal kontynuowany. Jeżeli chodzi o drugi punkt, bardziej przyjazne dla środowiska niskoemisyjna Europa, to będzie bardzo szeroko realizowany projekt tutaj, jeżeli chodzi o program nasz regionalny. Dotyczyć będzie on ochrony środowiska, szeroko pojętego klimatu i też największe będzie skoncentrowanie środków, jeżeli chodzi o ten punkt, szanowni Państwo. Lepiej połączona Europa, czyli szeroko pojęty transport, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o transport kolejowy, drogowy, oczywiście w demarkacji z programem krajowym będzie to czynione, ale również tutaj, aby móc w jakiś sposób te wszystkie połączenia, te kontakty uspójnić i, że tak powiem, stworzyć ten świat szybszy, łatwiejszy, bardziej go zglobalizować, to również w tym punkcie będziemy starać to naszą Wielkopolskę w ten sposób umiejscowić, żeby te kontakty międzysektorowe były łatwiejsze. Czwarta część Europa o silniejszym wymiarze społecznym. Jest tutaj przewidziana dwufunduszowość, szanowni Państwo, dotycząca chociażby kultury, turystyki, zdrowia oraz szeroko pojętej polityki społecznej, która się obecnie tutaj właśnie dzieje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt piąty, Europa bliżej obywateli. Tutaj również będzie tak naprawdę projekty również dotyczące kultury, turystyki, rewitalizacji, szanowni Państwo, również projekty dotyczące chociażby lokalnej społeczności i w tym zakresie przewidujemy również pewne nowości. W związku z czym tutaj jak najbardziej ten wymiar będzie realizowany w podmiotach, które będą nowinką, o których wspomnę za chwileczkę. Jeżeli chodzi o te cele szczegółowe, o których mówiłam przed sekundą, jak Państwo teraz widzą na tym slajdzie, już w połączeniu z konkretną alokacją, no jak wynika z tego slajdu, bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa właściwie zajmuje pierwsze miejsce pod względem tak naprawdę alokacji środków, bo to jest 1/3 tak naprawdę alokacji całościowej, 133%, jak Państwo widzą. Tu faktycznie wsparcie będzie szło dość szerokim strumieniem, dlatego że wiem, że tutaj dla naszej ziemi jest to no,
kwestia kluczowa tak naprawdę. Bez dobrego klimatu, bez adaptacji do obecnych realiów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić pozostałych celów, w związku z czym ta koncentracja jest w ten sposób motywowana. Jeżeli chodzi o bardziej inteligentną Europę, jest to 14%, jak Państwo widzą tutaj tego wsparcia. Oczywiście tutaj też to wsparcie będzie poszerzone o część zwrotną tak naprawdę. Jest też takim właśnie jakby szerokim strumieniem również dla Państwa szło, ale to będzie miało też przełożenie na szersze koszty kwalifikowalne. Też powoduje, że Państwa projekty będą mogły być bardziej szerzej realizowane, nie tylko w takim dość sztywnym katalogu kosztów kwalifikowalnych, jak to do tej pory się odbywało. Jeżeli chodzi o takie horyzontalne kwestie dotyczące wydatków, no to na przykład wydatki klimatyczne, jeżeli chodzi o FRR i również ZIT-y, które będą miały wsparcie w ramach 16%, ale również tutaj wsparcie dla chociażby kwestii lokalnych grup wsparcia, czyli tego rozwoju lokalnego zarządzanego przez społeczność lokalną. Tam akurat będzie 19% dofinansowania dla tych projektów. To również są kwestie horyzontalne, które się w tych projektach przewidziały i również na nie to wsparcie będzie wskazane właśnie w takich progach procentowych, o których wspominałam. Włączenie społeczne, Szanowni Państwo, całkowita kwota, która właśnie będzie przewidziana w tym punkcie, to jest 27%, to jest około tych 400 milionów euro szeroko, które pójdzie na integrację społeczną, włączenie społeczne szeroko pojęte, podnoszenie umiejętności, kwalifikowalności społeczeństwa, ponieważ Unia Europejska na to, szczególnie po pandemii, bardzo mocno kładzie nacisk, w związku z czym tutaj tak naprawdę te pieniądze będą szły szerokim strumieniem w tym etapie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kluczowe etapy przygotowania tego projektu, gdzie za chwileczkę tutaj w szczegółach Państwu jeszcze pokażę, no to do 5 listopada prezentowany właśnie jest Państwu i podmiotom, naszym tutaj, że tak powiem, stroną do rozmów ten projekt programu regionalnego. Do 5 listopada mogą Państwo swoje spostrzeżenia przekazywać nam, następnie jest to będzie przekazane to Komisji Europejskiej. Kiedy Komisja Europejska zaprobuje programy krajowe i również nasz program regionalny, pozostałe 15 programów regionalnych, nastąpią pierwsze nabory. Kiedy one nastąpią, Szanowni Państwo, trudno w tej chwili się tutaj zdeklarować, ponieważ mamy wstępne informacje, że być może zadzieje się to w drugiej połowie przyszłego roku, około miesiąca września, zakładając, że nie będzie większych opóźnień w tychże negocjacjach z Unią Europejską. Natomiast no, patrząc obiektywnie na obecną sytuację, która ma miejsce wszystkich rozmów, negocjacji, trudno powiedzieć, czy tak się faktycznie zadzieje, ale na pewno około tego miesiąca września już mogą Państwo być z nami w kontakcie i ewentualnie dopytywać się, jak to faktycznie będzie wyglądało już z naborami. No i Szanowni Państwo, jeżeli tutaj chodzi o nasz program FIU, słynny 2021, taka będzie jego nazwa, jak Państwo tutaj widzicie, alokacja przygotowana w ramach projektu, no właśnie jest największe, jeżeli chodzi o drugą oś priorytetową, to jest środowisko, pozostałe osie jak gospodarka, transport, infrastruktura, społeczeństwo, inicjatywy lokalne mają troszeczkę już mniejszy wymiar, nie mniej ważny, natomiast całościowo wszystko, że tak powiem, no, że tak może nie wszystko, ale znacząca część naszych środków będzie lokowana jednak, jeżeli chodzi o wsparcie środowiska. I Szanowni Państwo, idąc po kolei, oś pierwsza gospodarka, tutaj, Szanowni Państwo, będzie wsparcie potencjału działalności B+R, to się również działo w tej perspektywie, w tej również, tak jak powiedziałam wcześniej, to miało kolosalne znaczenie. Tutaj przewidujemy wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej, tak to było uczelni, przedsiębiorstw. Oczywiście tutaj troszeczkę są pewne zmiany, które wynikają chociażby z tego, że wcześniej było wsparcie również rządowe dotyczące chociażby infrastruktury badawczej uczelni. Wymagana tutaj była rekomendacja i jakby tutaj zgoda strony rządowej na przeprowadzenie takich projektów. Następowało później dofinansowanie 15% skali projektu czy kwoty projektu. No niestety w tej perspektywie tego wsparcia po stronie rządowej niestety nie będzie, natomiast dalej będzie wymagana ta rekomendacja ze strony rządowej. Jeżeli chodzi o wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorców, będzie ona nadal miała miejsce i tutaj jak najbardziej zachęcamy Państwa do aplikowania w tej materii.
Infrastruktura również dla firm będzie się odbywała tutaj, to dofinansowanie dla firm będzie się również odbywało nadal. Tu jedynie będzie bardziej pogłębiona analiza tak naprawdę wsparcia, dlatego że tutaj wsparcie przewidujemy dotacyjne, w związku z czym te środki chcemy bardzo, tak powiem, no, merytorycznie i odpowiedzialnie i jeszcze bardziej przemyślanie i skoncentrowanie wydatkować, aby te państwa projekty, aby nie uszczknąć żadnego z tych państwa projektów, aby tutaj w jakiś sposób nie zostały stracone, a móc w całkowity sposób skompleksowy je po prostu przeprowadzić. W związku z czym ta analiza będzie bardziej dogłębna. Również, tak jak Państwo widzicie, będzie możliwa rozwój gospodarki regionu poprzez regionalne inteligentne specjalizacje, poprzez promocję naszych tutaj regionalnych inteligentnych specjalizacji. To wszystko będzie w troszeczkę mniejszej kwocie, niemniej to będzie dla Państwa również nadal dostępne. Również informacje o tych regionalnych specjalizacjach będzie dostępne na naszej stronie internetowej. No, Państwo mogli ją później wykorzystywać przy projektach, dlatego że bardzo często te projekty w tej chwili były dodatkowo premiowane w ramach dokumentacji konkursowej. Dlatego zachęcam, żeby tutaj ewentualnie móc również brać to pod uwagę. Jeżeli chodzi o środowisko, Szanowni Państwo, jak powiedziałam, największa oś priorytetowa. Tutaj tak naprawdę część działań realizowanych tak naprawdę w ramach tutaj doradztwa energetycznego, tak naprawdę tutaj również przewidujemy różnego rodzaju pożyczki, dofinansowanie w razie właśnie zwrotnej. Jeżeli chodzi również o chociażby taką nowość, jak wspieranie budynków pasywnych czy demonstracyjnych, tutaj przewidujemy wsparcie dotacyjne, Szanowni Państwo. Efektywność energetyczna. Tutaj przewidujemy bardziej środki zwrotne, aczkolwiek będą to środki umarzalne do 49% tak naprawdę. Bardzo istotną tutaj istotnym wsparciem będzie adaptacja do zmian klimatu tak naprawdę. I tutaj chociażby będzie duże wsparcie tak naprawdę, gdzie będziemy na przykład wspierali likwidację wysp ciepła, chociażby efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, likwidacja właśnie negatywnych skutków, jeżeli chodzi o kwestie związane z powodziami tak naprawdę. Zagospodarowanie odpadów, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, to tu na przykład będziemy kładli nacisk bardzo duży na przedsiębiorców, którzy będą w sposób taki bardziej efektywny gospodarczo, bardziej zero waste, czy chociażby przy zmianach chociażby linii produkcyjnych na bardziej energooszczędne próbowali w jakiś sposób zaimplementować we własnych przedsiębiorstwach. Tutaj będziemy kładli na to bardzo, bardzo duży nacisk tak naprawdę. I oczywiście tutaj również w tym priorytecie będzie taka nowość, wsparcie energetyczne dla wspólnot i spółdzielni energetycznych. Tutaj również takie wsparcie przewidujemy, Szanowni Państwo. Również szerokim strumieniem tutaj, myślę, będzie szło wsparcie, jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności, szeroko pojęte projekty ekologiczne, o które Państwo się dopytywaliście w poprzedniej perspektywie, również będą miały tutaj możliwość uzyskać dofinansowanie. I tutaj, jak Państwo widzą, również wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, czyli wszystkie ewentualne zakupy dotyczące niskoemisyjnych czy zeroemisyjnych pojazdów. Jeżeli chodzi o transport, Szanowni Państwo, to rozwój lokalnej sieci komunikacyjnej. Tutaj bardzo duże też środki będą, jeżeli chodzi generalnie o drogi wojewódzkie, tabor kolejowy, również infrastruktura kolejowa, jeżeli tu chodzi właśnie o infrastrukturę kolejową, to tutaj województwo będzie skupiało się szczególnie na przygotowaniu, na projektowaniu całej dokumentacji związanej właśnie z tą infrastrukturą kolejową. Tutaj też ta możliwość dla Państwa będzie występowała. Jeżeli chodzi o oś czwartą, infrastrukturę dla społeczeństwa w sensie edukacji, no to tutaj również edukacja od tak naprawdę kwestii szkolnictwa podstawowego do średniego. To wsparcie również będzie szło szerokim strumieniem. Ja tutaj pozwolę sobie to ewentualnie Państwu jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę wsparcie będzie szło również na zapotrzebowanie, które było przez Państwa, w jaki sposób tutaj nam rekomendowane wsparcie dotyczące no, zawodowych kwestii tego wykształcenia zawodowego. Ta możliwość również tutaj będzie możliwa. Jeżeli chodzi o wsparcie infrastruktury społecznej, no to na przykład mieszkania chronione, socjalne, przestrzenie związane z jakąś aktywizacją społeczną, projekty związane z deinstytucjonalizacją szeroko pojętą, wsparcie infrastruktury zdrowotnej również jest przewidziane i tutaj tak naprawdę czekamy, Szanowni Państwo, na informacje z Komisji Europejskiej, ponieważ wsparcie przewidziane jest bardziej w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale tutaj województwo również widzi potrzebę wsparcia państwa w postaci tej infrastruktury szpitalnej i tutaj również ta szansa będzie występowała.
Jeżeli chodzi o projekty dotyczące wzmocnienia roli kultury i turystyki w rozwoju regionalnym, również ta szansa będzie tutaj jak najbardziej w kontekście takim ponadpowiatowym, subregionalnym, takie wsparcie będzie również przewidziane, Szanowni Państwo. Jeżeli tutaj chodzi o oś piątą, bardzo bogatą, bo jak Państwo widzą 400 milionów złotych, czyli w całości implementacja programu, czy właściwie funduszu, Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak Państwo widzą, bardzo dużo tutaj mamy tych podpunktów. I tu przyjmując tak naprawdę aktywizacja ludzi młodych, ona już była robiona tak naprawdę na poziomie krajowym, ale przez nasz region również było to realizowane. Wsparcie dla osób młodych, bezrobotnych, tak naprawdę procesy adaptacyjne, chociażby właśnie słynna już baza usług rozwojowych, która się cieszy bardzo dużym powodzeniem dla Państwa, ale również wszelkie procesy dla osób, które tracą pracę, bądź tutaj z przyczyn obiektywnych, niezależnych od nich, likwidacja stanowisk pracy, również będzie to wsparcie jak najbardziej dla Państwa możliwe. Również elastyczne formy zatrudnienia, Szanowni Państwo, czyli tak naprawdę ta telepraca, praca zdalna będzie możliwa do realizacji. Rozwój umiejętności, kompetencji, sprawa jakości kształcenia, tutaj jak i kształcenie ustawiczne, kształcenie na poziomie formalnym będzie również możliwe. Aktywne wsparcie na rzecz włączenia społecznego osób wykluczonych, osób biernych zawodowo, bezrobotnych czy osób z niepełnosprawnościami na szeroką skalę również będzie miało miejsce. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, Szanowni Państwo, tutaj również projekty chociażby tak naprawdę, które do tej pory się działy, czy te regionalne projekty, programy zdrowotne, również z uwzględnieniem, Szanowni Państwo, co ważne, wsparcia dla dzieci i też co ważne, opieki chociażby psychiatrycznej czy psychologicznej, to też taka dosyć konkretne wsparcie tutaj dla osób młodych. Szanowni Państwo, pewna nowość, wzmocnienie więzi lokalnych, integracji społecznej dla mieszkańców. Tutaj szczególne wsparcie dla NGO-sów, budowanie tych projektów, które one w całkowitym aspekcie przekazywały w ramach tutaj swoich uwag nam tutaj do Pana Marszałka. Ich informacje czy ich zapatrywania są całkowicie tutaj przelane w ramach tego projektu. Również wsparcie dla nich będzie w postaci tak zwanych mikrodotacji na rozwój ich kompetencji, ich kwalifikacji. To też jest pewna nowość, o którą tutaj ubiegały cały czas się właśnie podmioty, właśnie, które nas wspierają cały czas, czyli właśnie NGO-sy. Też co ważne, jeżeli chodzi na przykład o aktywne wsparcie na rzecz łączenia społecznego, też powinnam dodać, wsparcie będzie dla podmiotów ekonomii społecznej, które takie wsparcie również będą mogły tutaj w tym punkcie uzyskać. No i Szanowni Państwo, inicjatywy lokalne, chociażby właśnie słynne ZIT-y, które w tej perspektywie również otrzymywały wsparcie, inne terytorialne możliwości wsparcia, to jest chociażby centra wsparcia zawodowego. W jakiej to będzie formule realizowane, to będzie również przez komitet monitorujący w tej chwili ustalane. Te informacje są również Państwu przekazywane na bieżąco. No i ta pewna nowość, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalną. Tutaj to wsparcie również będzie kierowane. Tym zarządzać będzie oczywiście lokalna grupa działania. Być może będzie potrzeba stworzenia dodatkowej osi priorytetowej, aby tutaj móc w sposób taki skondensowany i celowy przekazywać te środki na te wszystkie projekty kulturalne, społeczne w danym obszarze i w danym regionie. Również rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie tutaj pewną nowością, będą możliwe pewne projekty z tak zwanej infrastruktury drogowej, tego wcześniej nie było, tutaj również te środki będą możliwe w ramach realizacji tego punktu. I Szanowni Państwo, sprawiedliwa transformacja, górnictwo węglowe, dodatkowe środki, o których wcześniej już wspomniałam, w kwocie 380 milionów złotych. Jest to szczególnie tutaj, że tak powiem, skierowane do miasta Konina, powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego. Być może również ta oś tutaj będzie osią, częścią naszego programu regionalnego i te środki będą skierowane dla tych wszystkich aspektów, które pozwolą, że gospodarka węglowa będzie w tej chwili przemianowana na coś, co będzie równoważyło, że tak powiem, to zapotrzebowanie na energię i aby to ewentualnie, że tak powiem, no, zlikwidować te negatywne skutki zmiany z górnictwa węglowego na inne efektywne formy tak naprawdę wsparcia energetycznego, no będą potrzebne fundusze i to właśnie kwota, którą wspomniałam przed chwileczką, będzie na ten cel tutaj Państwu przekazywana.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o instrumenty terytorialne w polityce spójności, to chociażby jak te właśnie zintegrowane inwestycje terytorialne, one już są, one istnieją, natomiast tutaj na pewno będą one w jakiś sposób jeszcze bardziej stworzone tak, aby te projekty mogły być w sposób subregionalny realizowane, aby pozostałe regiony, które będą chciały aplikować, nie były w konkurencji tak naprawdę o te środki, a tutaj mogła być zachowana pewna równowaga w aplikowaniu. Jeżeli chodzi o rozwój lokalny kierowany przez społeczność, no to tak jak powiedziałam wcześniej, będą projekty w małej skali, lokalne, będą instrumenty również fakultatywne, jedno bądź właśnie w wielofunduszowym aspekcie realizowane i no dodatkowe właśnie inne fundusze, inne inwestycje terytorialne, o którym już wcześniej wspomniałam, są brane pod uwagę. Na tej mapce tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak w tej chwili wygląda wsparcie, czy będzie wyglądało wsparcie dla tych wszystkich subregionów czy kwestii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Będzie oczywiście dwufunduszowość, to jest też pewną nowością, czyli będą środki szły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak tutaj Państwo widzą, mamy ośrodek wojewódzki, ośrodki regionalne i ośrodki subregionalne oraz pewna nowość, będą tutaj również realizowane projekty w ramach miast średnich, tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze w oparciu o rekomendacje wynikające ze strategii tutaj krajowej, ale i również z rekomendacji wynikających ze spostrzeżeń z naszego województwa. Również te ośrodki tutaj będą mogły ubiegać się o wsparcie. To jest bardzo istotne, dlatego że zauważamy no, tutaj pewną tendencję negatywną dla tych właśnie mniejszych gmin, która się dzieje z uwagi na obiektywną sytuację gospodarczą. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Szanowni Państwo, tutaj również pojawi się właśnie dwufunduszowość, będzie wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i również z Europejskiego Funduszu Rolnego. Tutaj, tak jak dotychczas, te środki będą szły właśnie, czy będą generowane przez lokalne społeczności, które w związku z własnymi potrzebami regionalnymi będą tworzyły lokalne strategie i w oparciu o te lokalne strategie będą dystrybuowały środki już dla państwa, czy to dla przedsiębiorców, czy dla innych podmiotów, które będą wskazywały już we własnych programach. Szanowni Państwo, bardzo istotna kwestia. Konsultacje społeczne, które powiedziałam, właśnie będą trwały do 5 listopada, czyli no, tuż zakończą się. Bardzo jest istotne i o co bardzo prosimy Państwo po, że tak powiem, no tak naprawdę zczytaniu tego projektu, który jest dostępny na stronie WRPO, oczywiście dla Państwa mogli swoje uwagi nanosić, ponieważ w oparciu o te uwagi będziemy tutaj w stanie, że tak powiem, no, że tak powiem, ten program stworzyć taki, aby w oparciu o te no niestety mniejsze środki, jak największą liczbę kluczowych projektów zrealizować. Stąd moja prośba tutaj właśnie o to, żeby Państwo mogli tutaj ze spokojem przejrzeć jeszcze swoje spostrzeżenia i do nas je przesłać na adres, który tutaj Państwu przekazałam i wskazuję właśnie obecnie na tym slajdzie. Jest to bardzo, bardzo kluczowe dla nas. Zdaję sobie sprawę, Szanowni Państwo, że tak krótkie wskazanie Państwu zalążków czy tych propozycji tak naprawdę na razie dotyczących programu regionalnego jest bardzo ogólne, dlatego że no właśnie ten program jeszcze nie jest zatwierdzony, ale po tym wskazaniu mam nadzieję, że Państwo będą w stanie już gdzieś tam rozsądzić, na jakie projekty Państwo tutaj byliby skłonni i chcieliby aplikować. Być może w oparciu o własne doświadczenia właśnie nanieść te wszelkie uwagi. Dlatego tak ważne i tak kluczowe jest Państwa zdanie, bo jak Państwo widzicie, wiele uwag zgłoszonych wcześniej, chociażby przez właśnie pozarządowe, czy przez przedsiębiorców, czy pozostałe podmioty, ten program został skonstruowany. Staramy się, aby te środki zostały tak wydatkowane, aby każdy z Państwa, każdy projekt mógł odnaleźć się w tej nowej perspektywie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to będą musiały być właśnie pomysły bardzo przemyślane, czasem być może w partnerstwie tworzone, stąd też również konsorcja będą szerokim strumieniem dopuszczalne. Być może o takich partnerstwach warto już w tej chwili pomyśleć, do czego oczywiście Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze raz tutaj zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, o której wcześniej wspominałam. I oczywiście tutaj ja na ten moment dziękuję za uwagę, w sensie mojej prelekcji i zachęcam Państwa do zadawania pytań, jeżeli one się pojawiają w tej chwili, jak najbardziej mamy chwilę czasu, także zachęcam do tego, żeby Państwo te pytania zadali
Jeżeli jest możliwość ewentualnie zadawania pytań w terminie późniejszym przez Państwa, to proszę się absolutnie nie tutaj nie obawiać czy nie sumitować. Zapraszam do tego, żeby Państwo mogli być ze mną w kontakcie. Ja w takim razie teraz czekam na ewentualne Państwa zapytania. Bardzo proszę, jeżeli takowe są w części Q&A, bardzo proszę zadawać te pytania, a jeśli nie, to zapraszam do kontaktu w terminie późniejszym. Ja na ten moment tutaj nie widzę żadnych pytań ze strony Państwa. Zdaję sobie sprawę, Szanowni Państwo, że to jest dość duża ilość informacji, które tutaj w tak krótkim czasie staraliśmy się przekazać. Dlatego tutaj nie będę naciskać oczywiście na te pytania, ale jeżeli Państwo będziecie mieli takie zapotrzebowanie, to serdecznie jeszcze raz zachęcam i zapraszam. W tym razie, Szanowni Państwo, jest to jeden z ostatnich tak naprawdę perspektyw, gdzie te pieniądze jeszcze w taki sposób, który przedstawiłam Państwu, jesteśmy w stanie wydatkować, co będzie później. Tego tutaj nikt z nas oczywiście nie wie. Te dotacje jak najbardziej są możliwe cały czas, oczywiście w okrojonym zakresie niż w obecnej perspektywie. Wiele tutaj rzeczy będzie się działo w postaci instrumentów zwrotnych, czy tak powiedziałam wcześniej, częściowo umarzalnych, czy chociażby przez inicjatywę Jessica, która również cieszyła się w tej perspektywie dosyć dużym zainteresowaniem ze strony Państwa. Niemniej te projekty, które dzisiaj widzimy, przeglądamy, no naprawdę sprawiły, że nasze województwo dzięki tym wszystkim Państwa wspaniałym pomysłom no, awansowało właśnie do tego, że jesteśmy rejonem czy regionem już w tej chwili no, z takim, a nie innym, że tak powiem, PKB na mieszkańca. Także tutaj warto brać udział, warto się interesować, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Oczywiście warto też tutaj pamiętać, że my tutaj tak naprawdę jesteśmy na Państwa dyspozycji przez cały czas i że Państwo będziecie później chcieli aplikować w tych wszystkich nowych już programach, co dla Państwa będzie nowością, to po prostu proszę być z nami na bieżąco w kontakcie. Tutaj widzę, że jedna z osób pisze, iż nie mogę być od początku z nami. Tak, oczywiście tak najbardziej prezentacja będzie możliwa. Tutaj mam nadzieję, że ja tutaj też robię zapis dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że ta możliwość odtworzenia również się pojawi. Też tutaj jak najbardziej mogą Państwo prezentację czy tutaj być z nami również w późniejszym okresie. Nie widzę żadnych dodatkowych pytań, Szanowni Państwo. Dziękuję za pytanie. Kiedy mamy spodziewać się konkursu dla przedsiębiorców? No, tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj Pan Marszałek przewiduje po rozmowach już ze stroną, czy chociażby rządową, czy Unii Europejskiej, że będą te konkursy miały miejsce najwcześniej w miesiącu wrześniu roku przyszłego. Natomiast tutaj proszę, że tak powiem, tutaj do tego terminu się nie przywiązywać, dlatego że to wszystko zależało od tego, kiedy, że tak powiem, dotrze do nas już zatwierdzenie programu regionalnego. Proszę pamiętać, że od tego momentu potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby komitet monitorujący przygotował wszelkie kryteria do naszych programów, czy do naszych naborów, powinnam powiedzieć, które będą miały miejsce. W związku z tym, no od tego miesiąca września roku następnego można tak naprawdę oczekiwać, że te projekty się rozpoczną. Oczywiście wszelka informacja o naborach pojawi się w ramach harmonogramu naboru wniosków, dlatego zachęcam Państwa do monitorowania naszej strony internetowej oraz przez newslettera, na który Państwo się możecie zapisać. Jak najbardziej ta możliwość wtedy będzie istniała, śledzenia na bieżąco naszych informacji. Czy będą spodziewane środki na wsparcie dla seniorów w sektorze prywatnym? Na ten moment w sektorze prywatnym, nie wiem, co to jest rozumiany sektor prywatny, czy to przez osoby indywidualne, które by realizowały te projekty, mogę tak domniemywać, to nie, niestety nie. To jeżeli chodzi na przykład o powiedzmy NGOsy, czyli właśnie podmioty ekonomii społecznej, to w tym wypadku być może taka szansa będzie. W ramach projektów społecznych, to tak, jak najbardziej tak, natomiast osoby indywidualne nie przewidujemy takiego wsparcia. Chodzi tutaj o, pan tutaj pisze, że chodzi o politykę senioralną.
dom. Tak, tu być może taka szansa będzie istniała, natomiast nie sposób jeszcze aż tak szczegółowo powiedzieć, czy akurat w tej formule, której tutaj Pani jest uprzejmy pytać się o ten dom, dlatego że wszelkie, że tak powiem, szczegóły dotyczące już formuły aplikowania pojawi się nawet nie w samym programie, a w konkretnie w regulaminie danego naboru. I to też Państwa zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że to, co będzie w uszczegółowieniu, czy w tym naszym już konkretnym programie regionalnym zaaprobowane przez Unię Europejską, to później jeszcze to, co będzie obowiązywało w ramach naboru, będzie znajdowało się w regulaminie konkursu i to będzie jakby pewne doszczegółowienie, czyli właśnie to, czy będzie polityka senioralna możliwa i w jakiej formule, tak, czy w jakiej kombinacji, czy też z partnerstwem, czy bez partnerstwa, czy z diagnozą, czy bez diagnozy. Te wszelkie aspekty pojawią się wtedy już konkretnie w regulaminach konkursu oraz właśnie w tych tak zwanych kryteriach, o których wspomniałam, no, które właśnie komitet monitorujący będzie dla Państwa przygotowywał. Także w tej chwili tutaj jeszcze nie chciałabym w jakiś sposób też obowiązująco Państwu mówić, dlatego że tutaj o konkretnych formułach wsparcia będziemy mogli później Państwa poinformować, kiedy to już będzie zaaprobowane. Kolejne pytanie, czy w nowej perspektywie planowane jest wsparcie dla uczelni wyższych? Tak, poza B plus R w obszarze IT, między innymi e-usługi, tak, i jest taka szansa jak najbardziej, natomiast też w jakiej konstelacji, tego też jeszcze nie wiemy, ale tak, jeżeli chodzi o obszar IT, być może tak. Pytanie też, co konkretnie jest na myśli tutaj w obszarze IT. Być może tutaj część demarkacji będzie tutaj już z programem krajowym, na którego będzie można pewne również projekty realizować i tutaj wtedy Państwo na pewno będą mogli z tych programów krajowych również korzystać, bo proszę pamiętać, że to, że Państwo z jednego projektu skorzystacie, nie wyklucza aplikowania w innych programach krajowych. Kwestia oczywiście kosztów kwalifikowalnych, że powiedzmy coś zostanie zakupione w ramach programu regionalnego, nie do końca będzie mogło być zrealizowane w programie krajowym, prawda, bo nie może być podwójne finansowanie tych samych kosztów, ale oczywiście tutaj jak najbardziej uczelnie będą brane pod uwagę w ramach przyszłych programów, tak jak to również było w tej perspektywie. Nie widzę kolejnych pytań. W takim razie myślę, że możemy powolutku kończyć. Ja bardzo dziękuję Państwu za te pytania, za to zainteresowanie. Zachęcam Państwa, tak jak powiedziałam, do śledzenia wszelkich informacji. Sami tutaj, tak powiem, jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Chcielibyśmy już Państwa informować bardziej szczegółowo, bardziej konkretnie. No póki co nie możemy takich rzeczy, ponieważ, no, tak jak powiedziałam, no, czekamy cały czas na te informacje zwrotne i ze strony, jeżeli chodzi o stronę rządową, i ze strony już funduszy europejskich po stronie Unii Europejskiej. Na razie czekamy za informacjami zwrotnymi od Państwa, jeżeli chodzi właśnie o te konsultacje. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie zachęcić do tego, żebyście Państwo byli z nami cały czas. Jeżeli, szanowni Państwo, mogę prosić, to również bądźcie z nami na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze późniejsze spotkania informacyjne. Będziemy starali się w nich brać pod uwagę Państwa jakieś zapotrzebowanie wynikające z ankiet. Jeżeli już jakieś informacje pozyskamy, bądź będą jeszcze jakieś konkursy, które być może z starej perspektywy będą realizowane, to również będziemy starali się takie spotkania robić. O, widzę, że tu się jeszcze pojawiło zapytanie, czy przedsiębiorstwa zajmujące się deweloperką komercyjną mogą skorzystać z dofinansowania, czy ze względów na swój charakter działalności nie są brane pod uwagę. Jeżeli tutaj, powiedzmy, Państwo myślicie na przykład o tym, że deweloperka komercyjna będzie się wiązała na przykład z tym, że Państwo właśnie na przykład będziecie chcieli wykorzystać środki Unii Europejskiej na przykład na przystosowanie, przygotowanie, modernizację, adaptację pomieszczeń, które później zostaną zbyte czy sprzedane właśnie w obiegu komercyjnym, to niestety nie takiego wsparcia nie przewidujemy. Także tutaj tej możliwości akurat no, nie będzie w tej perspektywie. Bardziej to się będzie tyczyło takiego wsparcia, w ramach którego Państwo będą mogli być nadal, że tak powiem, tutaj właścicielami czy pomieszczeń, czy infrastruktury i wtedy w ramach takiego zapotrzebowania to wsparcie, czy dotacyjne, czy pozadotacyjne, w zależności od projektu czy programu, będzie mogło być realizowane. Nie widzę tu dodatkowych pytań, także szanowni Państwo, ja ze swojej strony dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie tej prelekcji, za bycie z nami, za zainteresowanie naszym spotkaniem. Mam nadzieję, że Państwo coś tutaj więcej już w tej chwili wiecie, że zachęciłam Państwa do tego, że mimo, że te środki są mniejsze, to jednak Państwo będziecie mogli być cały czas z nami. Padło pytanie,
czy będzie dofinansowanie na przedszkola. Na pewno będzie wsparcie dla podmiotów, które będą chciały realizować edukację, no właśnie od chociażby poziomu przedszkolnego. Na pewno tutaj powiedzmy to wsparcie będzie musiało być brane chociażby w jakimś aspekcie pod uwagę, jeżeli chodzi o cyfryzację, pewne przygotowanie projektu będzie się musiało wiązać z pewną skupieniem i taką centralizacją czy inwentaryzacją bardziej tutaj swojego pomysłu, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na infrastrukturę, na ofertę dla tych dzieci w związku właśnie z tą edukacją dzieciaczków w przedszkolach. Także to jak najbardziej ta szansa będzie uzyskania wsparcia dla przedszkoli, w jakim konkretnym aspekcie i wymiarze, to też będziemy już dokładnie widzieli wtedy z już zaaprobowanego przez Unię Europejską programu regionalnego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję. Miło było Państwa spotkać, mimo że nie face to face, jednak zainteresowanie ze strony Państwa widać jest ogromne, co nas bardzo cieszy. Zachęcam jeszcze raz do kontaktu z nami. Ja ze strony dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z nami. Dziękuję, do zobaczenia.